Cześć mordeczki, mordunie! Jak widzicie, wyglądam... Ej, patrzcie. I am disgusting. Wiedziałam, że muszę nagrać film. Bądź się ze mną. Stwierdziłam, Nadia, musisz coś zrobić dla siebie, musisz się zebrać do kupy. A tego zrobimy dzisiaj sobie taki vlog slash selfcare. Vlog slash selfcare. I o, słoneczko zaczyna mnie świecić. Poszłam w tej bluzie do sklepu, jakby... Więc po prostu zrobimy sobie kilka rzeczy, typu jakieś tam selfcare, w sensie twarz, jakąś maseczkę nałożymy, bo dostałam na urodziny maseczki. I pójdę się umyć, bo mnie strasznie pobudzają prysznice i sprawiają, że czuję lepiej. Idę rozpakować moje zakupy i idę wtedy się myć. I najprawdopodobniej przychodzę na telefon, bo tym aparatem będzie nie chce mi się chodzić po domu, także... Teraz test smaku. Why are you running? Zrobimy sobie teraz test smaku. Więc to, co chcę spróbować pierwszy raz w życiu, jest to dziewczęstwo. Maślanka. Nigdy nie jadłam maślanki w swoim życiu i chciałam spróbować już jakiś czas temu, tak więc teraz mamy okazję. O cholercia, jakie to jest dobre! Nie, o mój Boże, jakie dobre! Ja to już mam cukro! Mordeczki, mordunie, witam w mojej łazience! Więc co tutaj robimy? Umyjemy sobie twarz! Twarz! Jestem lokalną patriotką! Ja twarz mię po prostu cetapilem, dlatego że... No nie widać też tak na nagraniu, ale moja cera... Widać! I moja cera jest jeszcze gorsza na żywo, więc po prostu teraz umyję twarz. Stwierdziłam, że wyreguluję brwi. Brwi są po prostu zarośnięte. Bierzemy balsamik. I nie tak jak było napisane, tutaj też wybalsamujemy ręce. Ale nałożymy sobie maseczkę, ponieważ muszę jeszcze czekać, aż włosy mi tutaj odżywka zacznie działać. W sensie maska, mam nałożoną maskę na włosy obecnie. Ja dostałam 3 maseczki na urodziny i patrzcie, wszystkie są fioletowe. Tak, ja kocham ten kolor. I mamy tą taką z takim cudownym miodem i ślimaczkiem. I mi się wydaje, że użyję tej, bo nie mam jakoś ochoty na taką babę. A lawendowa jest dobra na sen, w sensie lawenda jest ogólnie dobra na sen. A mamy... 12.30 obstawiam. Takie horrory, gdzie nastolatkowie jedzą do lasu i coś ich zabija po kolei. Ale wygląda mi jak to coś, co miałoby ich zabić. Teraz sobie wypiję moją ulubioną Arizonę. Dobra, i teraz sobie po prostu czekając na zmycie maseczki i na włosach, i na twarzy, to sobie poczytam pestki i powiem wam, że to już jest sezon, jedna z moich ulubionych książek, naprawdę jest świetna i polecam! Czasu. Teraz będę się uczyć francuskiego i zjem sobie takie coś. To jest dobre. Czytam sobie trochę o koronawirusie. W sensie, że zajęcia w szkołach wyższych są odwołane. Mi odwołają we wszystkich szkołach. Ja chcę napisać maturę, ja już nie chcę być w tej szkole. Ale Boże. Buckles. Krykon. Mordo, czemu ty? Fryzes.
Jozy Sprejunki. Czemu? Mordo, czemu mnie czytasz to po angielsku? I czemu w ogóle... Co się... Czemu? I chyba się zrobię. Gordian! Nie wolno jeść moich włosów. Czemu ja wolę nawet Edward z zmierzchu? I jutro muszę wstać o 5:30. I no. Okej, jest strasznie w ogóle mało, jak tu jest pusto. Powiem wam, że jest trochę strasznie, w sensie... Wiecie, ja siedzę potem sobie na lekcji i niektórzy robią jakieś teorie spiskowe z koronawirusem. Jestem jak, Boże, właśnie przez takie zachowania, takie, to tak jest straszna panika. Tam może jakiś update czytelniczy, to dalej sobie czytam pestki i zaraz kończę. I potem mam plan czytać Sylwię Plath. Boki, jestem najsłodszej. Tak. No, ojejku. Siema, mordki, mordeczki, mordunie. Mamy kolejny dzień. Nie no, przepraszam. Ja w ogóle nie chciałam, żeby tutaj było koronawirusie, bo jakby wszyscy o tym mówią, ale to wyszło samoistnie, jakby... A, ja będę tutaj pewnie, będę z tego żartować, ale dlatego, że to jest taki mój cope mechanizm. I ja sobie tak radzę z żartami, że ja sobie z nim żartuję, także pewnie będzie dużo żartów. No. Dobra, teraz idę sobie oglądać Riverdale, bo ja będzie ten teren, to już Riverdale jest. Potem jadę na zakupy, bo muszę kupić leki. Boże, witam was z samochodu. Ponownie. Jedziemy na zakupy. Musimy pojechać do Pepco, Lidl, Leviathan, Empik i aptek. Do 5 sklepów musimy jechać. Jakby, jeszcze będzie jakieś jedzenie jeszcze, bo ja ogólnie gdzie jadę, bo mam imprezkę urodzinową w sobotę, w sensie dla mojej rodziny i muszę coś kupić. Także... Nie piłam Nesty tak dawno, że aż wam zrobię jakby live reaction, bo może jakby Nesty nie było przez chyba 3 czy 2 lata i wróciła, a ja kiedyś Nesty tak uwielbiałam. Boże. Dobra. Pada, a ja nie wzięłam kurtki. I'm stupid. Poszłam sobie do apteki, w sensie zaparkowałam i zacznę na aptekę, a tam ludzie stoją w kolejce na zewnątrz. Ja jestem jak, co? Idę do innej apteki, trochę muszę iść, ale stwierdziłam, że nie będę szukać kolejnego miejsca, bo nie wiadomo, czy będzie. Ja nawet nie chcę kupić żadnych leków takich, wiecie, no odpornych, tylko chcę kupić antydepresanty, tak. Mordeczki, mordunie, to było... Ciekawe! I mamy... Kupiłam sobie ramen, bo mam ochotę na ramen, bo nie mam nic dzisiaj cały dzień. W sensie jadłam bułkę czosnkową, którą kupiłam w Lidlu po staniu. 15 minut albo więcej w kolejce wybiłem. Mamy sobie unboxing. Mamy...
kochane paczki. W tej paczce są małe kobietki. Dzisiejsza premiera, czyli uwaga, ostatnia godzina bestsellerek. Ojej, jaki to jest grubasy. Mordeczki, mordunie, ponieważ wiecie, koronawirus i te sprawy, jakby ja nie wierzę, że to się przerodziło w coś takiego, w sensie ten film, to potrzebny jest żel antybakteryjny. Ale jak nie ma w sklepach, no to co zrobić, nie? Ja wam powiem. Muszę wiedzieć, jakie proporcje, ponieważ zrobimy sobie żel antybakteryjny. Co nam potrzebne? Jakaś miska, gdzie to zrobimy. Potrzebny jest nam żel aloesowy, mam go dużo, także możemy robić dużo. I potrzebny nam jakiś wysokoprocentowy alkohol. Ja nie mam na przykład spirytusu, ale mam 80% rum. Wziąć to jest dwie łyżki naszego alkoholu, ale ja mam łyżeczkę, więc weźmiemy. Więc weźmiemy 4 łyżeczki. Teraz dodajemy żelu aloesowego i tam było, że jednak chyba druga szklanki, czy jedna czwarta. Śmierdzi to jak cholera. Podoba mi się ten zapach. Wiecie, co teraz będę robić? Będę sprzątać śmierdzielowi klatkę i kuwetę. Zabawa. Ja nawet nie wiem, jak nazwać tego vloga. Ja wyglądam świetnie, tym bardziej w tej kurtce. Ale jestem stara, mam już 19 lat. Jak jest mi zimno, to ja się ubieram ciepło. Mam teraz pepko i piłam sobie kapcie. Hol z pepko. Dotykałam kurde jeszcze w pepkę, jeszcze poszłam do paczkomatu. Jakby, kochani, bo byłam namiętnie tak ogólnie. Tylko użyjmy mojego... Ale to się śmierdzi, ale to w sumie śmierdzi jak naprawdę taki dobry żel antybakteryjny, dobrze. Mój stan. Także o, za dużo wzięłam. Możemy jechać stąd. Bardzo chcę stąd już jechać. Do domku. Chcę sobie siedzieć w domku i tam sobie przeżywać koronawirusa. Stwierdziłam, że to tak artystycznie z tymi kwiatkami wygląda. Wygląda jakbym już siedziała w domu miesiąc. Przyszła kartka od mojej cioci na moje urodziny, które były w poniedziałek i po prostu sobie otworzymy ją, bo moja ciocia wysyła najlepsze kartki, tyle wam powiem. To pop-up squeeze card base. To? Aha! O, baw się dobrze, zdaj maturę, dostań się na wymarzone studia. Cześć, Luncia. Cześć. No ja wiem, kto jest najfajniejszym pieskiem. Ty jesteś. Tu się kończy vlog i o, cześć, Luna. I stwierdziłam, że wolę to nagrać telefonem, niż żeby nagrywać, wiecie, na Macu, bo przynajmniej tutaj będzie jakaś jakość. Aha, spadaj. To będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrypcja, łapki w górę. I zapraszam na mojego Instagrama i Twittera. I to jest na dole w opisie wszystko. I... Pa! Put your head on my shoulder.